I na koniec jeszcze ciekawostka tutaj właśnie na tym opuszczonym budynku stacji kolejowej Białystok Fabryczny są wizerunek jest Romana Dmowskiego, Narodowa Rewolucja i tutaj Nacjonalizm naszą drogą. Natomiast z tamtej strony dosyć ciekawa odwrotna sytuacja, ponieważ jest no znak anarchii, a z kolei z drugiej strony tutaj jest falanga. Podobno tutaj był kiedyś przygotowywany jakiś materiał telewizji TVN o jakichś starciach anarchistów z nacjonalistami. No, nie znam tego tematu, także pewnie ktoś oglądał, ale ja nic o tym nie słyszałem.